Dzień dobry, witamy w podcaście Między drzewami. Ja jestem Paulina, a ze mną dzisiaj jest. Dzień dobry, Michał. Cześć, Michał. Tym razem jesteśmy sam na sam. Ale nam dobrze. Dobrze nam. Tak się zastanawiałam po bardzo pozytywnym odbiorze naszego pierwszego odcinka, w którym wyjątkowo byliśmy w komplecie. Było nas pięć osób. Zastanawiałam się nad tym, o czym porozmawiamy teraz. Mamy końcówkę lutego, początek marca. Hmm. Tam, ja, ja, ci może, ja ci może troszkę ułatwię. Nie wiem na ile to się uda, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku zobaczymy, nie? Tu można dodać jeszcze hasło, że na ten czas wojskich chwycił na taśmie przypięty swój róg bawoli, długi, centkowany, kręty. O czym będziemy rozmawiać? O rogach i o rożach. Nie, o rogach i porożach. O rogach i porożach. E, oczywiście, okay. jak widać, rogi i poroża również mogą stanowić element muzyki, i tak też w kulturze były wykorzystywane. Natomiast chyba będziemy mówili o tym wszystkim, co z tymi rogami i porożami związane, z tym, kto je nosi, dlaczego nosi, czemu tak większość ludzi tak czasami mówi z takim śmieszkiem, rogać. No dokładnie, a ty wiesz, dlaczego tak się mówi? Wiesz, że nie wiem? Opowiedz mi. A ja słyszałam e, taką historię. Podobno niegdyś niegdyś, jak mężczyźni wychodzili na polowanie, to wtedy kobiety, które zostawały na kilka długich dni i nocy samotnie, zapraszały sobie e, kolegów, kochanków do siebie. I wówczas taki właśnie e, myśliwy był nazywany rogaczem, że żona mu przyprawiła rogi. O, ale Dosyć to jest niefortunne. Ale to, że można tak mówić rogi i poroża tak samo? Że to jest to samo? Rogi i poroża to. No nie jest to samo. My wiemy, że to nie jest to samo. Na pewno wiemy. Zobaczmy, sprawdźmy. E, rogi ma krowa. Baran. Muflon. Żubr. O, żubra, żubr, żubra, żubra. O, o żubrze możemy gadać. Czekaj, gadać. Gdzieś to był nawet żubr. Nawet jest ruch, tak? Żubr na, na moim kubeczku. I obok ciebie róg żubra. I obok mnie róg żubra. Może zaczniemy od rogu żubra, bo ty grałeś na rogu. To akurat był róg bawoli. To bawoli. Do, do, dokładnie, niby skąd Pan Tadeusz okay. I tutaj gra wojskiego. Są, a to jest róg? Ruch... To jest róg żubra. Żubra. Róg żubra, powiem tak. Trudno zajrzeć do środka, ponieważ jest to róg. Dla słuchaczy opowiem, jest to róg, który jest wypełniony w środku jakąś. Taką masą, żeby masą, on był bardziej tak? trwały. Tak? E, ale róg tak naprawdę, jak go zdejmiemy z głowy żubra. Tutaj to, on to dobrze jest możemy zobaczyć. Jest pusty. Jest po prostu pusty. Takie echo się robi, jakby do niego do środka powiedzieć. I różnica jest taka, że spójrz na swoje paznokcie. Śliczne, ślicznie pomalowane są te paznokcie. E, no to jest wytwór skóry. A ja słyszałam takie porównanie, że poroże, mhm. jako że jest to tkanka kostna, która wystaje na zewnątrz, niejako jest jak zęby. Bo zęby też to jest, wystają na zewnątrz, tak? Nie mhm. są przykryte żadną. Dla wielu osób skórką. rogi i poroże to to samo. No po pierwsze inne zwierzęta je noszą, po drugie no noszą. inaczej wyglądają. Powiedziałeś noszą, dlaczego powiedziałeś noszą? Znaczy, bo po pierwsze no, z porożem jest tak, że nie noszą go cały czas. E, poroże jest co jakiś czas odrzucane naturalnie. Sumie, a później jest nakładane. A później jest nakładane, tak. Dlatego mówimy ciekawe. też nie, że rośnie poroże, mhm. tylko jest nakładane. E, poroże jest zbudowane, jak wcześniej powiedzieliśmy, z tkanki kostnej. I mówimy o tym właśnie na przełomie lutego, marca z tego powodu, że idąc na spacer do lasu, można przynieść taką dość ciekawą pamiątkę, jaką jest to zrzucone poroże, które nazywamy zrzutem. Jeśli oczywiście mówimy o zrzutach, jelenia. Bo właśnie jakie zwierzęta w Polsce mogą nosić poroże? Łosie. Aha. I to jest chyba takie poroże, które najczęściej dzieci rysują. I dorośli też, ci, którzy nie to mają taki talentu. To takie naj, największe, takie najbardziej... E, łopata, to jest tak. ogromna łopata z tak zwanymi pasynkami, czyli takimi wypustkami, które w jakiś sposób ubarwiają e, to poroże. Słyszałam, że są dwa rodzaje poroża u łosia. Tak, mamy łopatę, czyli to takie... Tak, i, badyle. I badyle. Nie wiem, czy wiesz, ale przez to, że łoś w sumie ma w Polsce taki swój kraniec południowego występowania, tu na zdecydowanie częściej trafiają się łosie właśnie z tymi Małymi takimi, w porównaniu do tych dużych łopataczy, które gdzieś tam w Skandynawii czy, Albo czy w Ameryce. Alasie. Tak, dokładnie w Ameryce Północnej. E, I często się zdarza, ja przynajmniej miałem takie psikusy, gdzie przeglądam książki dla uczniów pierwszej klasy, czy jakieś tam książki dla dzieci i widzę, że jakieś piękne zdjęcie łosia. I tak mówią łosie, występują w Polsce, a ja od razu patrząc na zdjęcie wiem, że to jest taki łoś alaskański. E, dlatego, no, że ten zasięg jest tutaj na południu, już te łosie nie osiągają aż takich rozmiarów jak na północy. Ale i tak się Dosięgają imponujące tak. rozmiary. To jest najwyższy nasz ssak, dosięga nawet dwóch metrów w kłębie, czyli do tego trzeba doliczyć jeszcze łeb i to poroże. Spotkałeś kiedyś Łosia? Tak. Z bliska? Nie z bliska, siedziałam na, na wieżyczce obserwacyjnej i, i on sobie tak przeszedł taką właściwie trawi trawiastą polanką i... Przeszedł w ogóle, w ogóle nie, nie śpiesząc się nigdzie. Um, to było pierwsze moje spotkanie z łosiem. A drugie moje spotkanie z łosiami w liczbie mnogiej było, jak jechałam do kruklanek um, w ubiegłym roku i przy drodze zaraz zobaczyłam najpierw jednego, później drugiego, później trzeciego i na koniec czwartego. I to było niesamowite, ponieważ one zastygły w bezruchu, jak usłyszały przejeżdżający samochód, przekręciły łeb w kierunku samochodu przeżuwały sobie coś tam jeszcze i, i się przyglądały. Dopiero po chwili, jak ja się zatrzymałam w, całej tej, w, ta, w całych emocjach, em, to jeden z nich dał sygnał niesłyszalny dla mnie i wszystkie pomknęły do lasu. W puszczy Połomickiej też się nam pojawiają łosie. E, przez to, że czują się bardzo bezpiecznie, to zdarzyło mi się wielokrotnie, idąc przez las, zobaczyć takiego łosia stojącego na drodze w odległości 50 metrów ode mnie. Patrzył. Na drodze? Tak, na drodze leśnej. Zatrzymał się na rozleśnie, patrzył w moją stronę, poprzyglądał się trochę, ja taki zastygły trochę, no, z lekkiego respektu dla zwierzęcia również, bo to spory zwierzak. E, no, powoli odchodziłem, on też e, może się znudził i poszedł. Natomiast najciekawsze i takie z dreszczykiem emocji spotkanie z łosiem to już będzie 10 lat temu. No właśnie też wczesną wiosną e, wybrałem się do takiego olsu, czyli lasów, w którym rosną głównie olsze. Trawa dość była wysoka, jak to wczesną wiosną jeszcze nie ruszyła roślinność. Przedłem przez ten ols i nagle, 3-4 metry przed moimi nogami, wyprostował się z tej trawy łoś. Spał sobie, odpoczywał. Obudziłeś go? Obudziłem go. Na całe szczęście on zaczął uciekać w jedną stronę, ja zacząłem uciekać w drugą stronę, bo spotkanie zwierzęcia, które waży 400 kg i jest wielkości takiego rosłego konia, gdzie z nienacka się wynurza spod trawy, to dobrze brzmiałem spodnie brązowe wtedy też. To to, 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 to <noise> okay, działa. Okej, może bez szczegółów tego, tego spotkania, Jasne. ale zobacz, to jest dosyć ciekawe, że my jesteśmy ludźmi obeznanymi z lasem, chodzimy do tego lasu. Y te zwierzęta pojawiają się raz na jakiś czas. Prawda? To nie jest tak, że idziemy do lasu. Leśnik to na pewno widzi codziennie. Zgraje bobrów, stado wilków, grupę rodziną wilków, stado jeleni i, i cały czas non-stop widzi te zwierzęta. A jednak nawet leśnik, który w tym lesie bywa często, jak widzi takiego łosia, to, to staje po prostu zdumiony i, i się gapi. Piękne, Albo piękne zaczyna zwierzę. uciekać. E, czyli tak, mamy łosie, które noszą poroża. Powiedzieliśmy sobie, że... No nie, zaczęliśmy mówić o porożach, ale powiedzieliśmy, że róg to wytwór skóry, a poroże to wytwór kostny. Tak. I... Mamy tego łosia, który nosi poroża. Mamy jeszcze jelenia. To jest taki najbardziej sztandarowy gatunek, jeśli chodzi o poroże. Każdy może przypomina sobie takie fantastyczne, piękne obrazy bądź zdjęcia, czyli jeleń na rykowisku o zachodzie słońca z porożem w tle. Yy, bo właśnie teraz, o tej porze roku, to poroże jelenia jest do znalezienia. Yy, dlaczego one to zrzucają? Przecież w sumie mogłyby nosić cały czas. No coś, ty nosić takie... Ile takie poroże może ważyć? 3-4 kg? Po pierwsze, do, do czego w ogóle Jedno? może służyć poroże? No właśnie. Kiedyś spotkałem grupę przedszkolaków, która do mnie przyszła, no i pytam ich, moje drogie dzieci, do czego jeleniowi służy poroże? Jeden chłopczyk tak się wyrwał, ręka do góry, Z Pana do suszenia skarpetek. Bo rzeczywiście, takie ro, ro, rozłożyste tak, wieniec rozłożysty. to dałoby wygląda... Tak, Dałoby się zdecydowanie na tym powiesić coś. A, nie wiem, czy słyszałaś o tym, ale kiedyś twierdzono, że im większe poroże na głowie jelenia, tym jeleń na pewno jest starszy i w ogóle już taki jeleń, który w naszych warunkach gdzieś może żyć do 20 lat. To powinien już mieć takie o, poroże, które mhm. się nie mieści, nie wiem, w tym naszym studiu. Tak, e... 20-letni czy 15-letni jeleń to miałby naprawdę imponujące poroże. Nie, nie wiem, czy uniósłby głowę. No i to po pierwsze, wszystko zależy od tego, gdzie ten jeleń żyje. Bo nawet w Polsce, jak porównam sobie jelenie, które mieszkają w Puszczynie Połomickiej, a porównam sobie jelenie, które gdzieś tam na południu w Beskidzie Sądeckim zaczynają się kręcić, to jednak jest po pierwsze różnica w masie naszej. Ale z jelenie, czego to wynika? No z tego po pierwsze, co mają do jedzenia. A w Puszczy Niepołomickiej możesz przybliżyć, jakie tam są lasy? No, mamy trochę takich zaszłości jeszcze historycznych, gdzie jest zdecydowanie za dużo sosny. Teraz trwa taka przebudowa tych wszystkich drzewostanów, czyli wprowadzamy. Przebudowa, trudne słowa. Wprowadzamy leśnicy razem, wspólnie z zakładami usług leśnych, gatunki drzew, w większości liściastych, które mają zastąpić tą sosnę, co powoduje, że tego jedzenia więcej będzie kiedyś docelowo w puszczy dla no dzikich tak, zwierząt. Zresztą jelenie, już jest go całkiem nieźle. I inne zwierzęta kopytne, które te poroże nakładają, to są zwierzęta roślinożerne. Dokładnie. To też będzie taka anegdota za chwilę o, o tych roślinożernych jeleniach, ale do tego wrócimy. No i jeśli jeleń ma więcej do jedzenia różnorodnego jedzenia, to staje się większy, staje się silniejszy. Bo masz czego budować. I u mnie w Puszczy polmski jeleń waży na przykład 200 kg, wow. ale u kolegi już z nadleśnictwa piwniczna były spotykane zwierzaki ważące pod 300 kg. To w ogóle jest, potężne, to jest zwierzę. potężne zwierzę. No i jeleń takie poroże. E jest taka oznaka trochę i, i faktycznie siły wieku, mhm. czyli jeleń w sile wieku jest tak, jak powiedzieliśmy, może żyć do 20 lat, czyli w sile wieku jest między no, siódmym a 12 14 różnie to źródła podają wieku. Wtedy jest takim siłaczem, czyli prawie jak ja teraz. To też w sile wieku. <laughs> jest po w porożu wieku. tego nie widać u mnie, mam nadzieję, że nie będzie widać, ale, ale u jelenia to widać, to wtedy jest faktycznie naj, największe, bo Taki młodzian, który dopiero wchodzi w wiek dorastania, no to, to poroże jest takie skromne, przypomina jedną taką kawałek kości, który mu mhm. wystaje z głowy. Wtedy jest nazywany w ogóle szpicakiem. Ma takie szpice. Takie na, szpice, na, na ma na takie dwa szpice. Dopiero gdzieś tam w roku następnym pojawiają się pierwsze nieśmiałe odnogi, nogi. No i już wtedy faktycznie, gdy osiąga ten wiek siedmiu, dziesięciu lat, no to, to poroże jest takie masywne. rozległe, masywne. W ogóle... Czasami mnie nie zadziwia też pomysłowość ludzka, bo mamy tą tendencję, że wszystko chcemy nazywać. Mm -hmm. I nie wiem, czy wierzę, ale poroże też ma swoje poszczególne, poszczególne nazwy. E, ta, jak, jak sobie spojrzymy na poroże, to to, co jest na samym dole, ta odnoga, która wyrasta na samym dole, jest nazywana oczniakiem. Bo jest nad okiem. Bo jest nad okiem, mm -hmm. dokładnie. E, Później może być taka mniejsza troszkę, która jest na tym oczniakiem. Uwaga, zaskoczycie. Nazywa się nadoczniak. Później mamy kolejną odnogę. Ona się nie będzie już nazywała nad, nadoczniak. Tylko się będzie nazywała opierakiem. O, bo no i... o, niej się, o nią się opiera, tak? Jelen. Później już idziemy w kierunku tych takich ro, 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 roznóg, które można, można nazwać już koroną. I... Jeńcem? No to wieńcem, już, wiec, wieńcem to już nazywamy y, oba, oba poroża, czyli tak. obie tyki, które się łączy. Okay, i wtedy czyli mamy. całość to jest wieniec, a po, pojedynczy, pojedynczy to, to jest tyk. No i właśnie wracając do tych zrzutów. E, gdy to poroże temu jeleniowi już nie jest do końca potrzebne, no bo był okres rykowiska, zima się w miarę zbliża ku końcowi, więc jeleń też nie używa tego poroża do obrony, bo ma chwilę oddechu, jedzenie będzie coraz więcej. No to nagle mózg jelenia wydaje sygnały do organizmu, zaczynają działać odpowiednie hormony i w sumie tak jak u przedszkolaków z zębami z sodu, mm -hmm. a poroże zaczyna się delikatnie chwiać, bo ona się tam zaczyna wewnętrznie rozdzielać i w końcu odpada. Ale Czyli... czasami jelenie pomagają, żeby to odpadło, no, bo ich No wszystko irytuje. zależy jeszcze, wszystko zależy jeszcze od tego jak to się dzieje, że jeleń ma na przykład szczęście, jak idzie, idzie i nagle pf, odpadną mu opietyki. I sobie leżą. No ale trzeba pamiętać jeszcze o tym, że takie poroże może ważyć nawet 8-10 kg całość, więc jak, więc jak jedna tyka odpadnie, no to jeden tak przekrzywione No troszkę mu niewygodnie. Niewygodnie, wtedy faktycznie stan zaczyna e, uderzać. E, I takie poroże sobie leży już wtedy na ziemi i dopiero wtedy nazywamy go zrzutem. Często przychodzą do mnie osoby i pytają, czy można zbierać w lesie zrzuty. Więc tu mogę słuchaczom opowiedzieć, że tak, możemy zbierać zrzuty, ale po pierwsze, musimy to robić etycznie. Czyli absolutnie niedopuszczalne jest puszenie zwierzaków. Tak, albo nękanie ich, chodzenie Czyli za nimi, tak. żeby, żeby przestraszyć jelenia, który uciekając zahaczy o gałąź i wtedy być może to poroże zrzuci. Dla nas specjalnie Bo, nam podnosi. Tutaj to po prostu trzeba ścigać takie osoby, które postępują w ten sposób. E, po drugie, wszystko zależy jeszcze od tego, gdzie zrzut znajdziemy. Bo jeśli pójdziemy do lasu, w którym yy, no, pracują leśnicy z jakiegoś nadleśnictwa, czyli zakładamy, że jest to las y, zarządzany przez lasy państwowe, to jeśli nie jest to przypadkowo rezerwat, y, czy też nie jest to na przykład młodnik, czyli miejsce, gdzie rosną małe drzewa, do których zgodnie z przepisami prawa wchodzić nie można. No to wtedy spokojnie taki zrzut możemy załapać. Tak, to jest taka miła pamiątka, no. e, chociaż to też nie jest do końca takie łatwe do znalezienia. Bo jak spojrzymy to na nasz stolik, no okej, okay, na stoliku jest to super widoczne. Ale gdy jesteśmy w lesie, gdzie są te wszystkie krzaki, gałęzie, I, trawy, i to jeszcze wczesną wiosną, kiedy nie ma, nie ma tej roślinności, która tak. by się odcinała w jakiś to sposób. To rzeczywiście od... świetnie się to maskuje. E, mam jednego e, kolegę, który w tym roku właśnie Właśnie przyszedł na emeryturę, pracował w naszym Nadleśnictwie 40 lat, ponad, ponad 40 lat, więc kawał czasu. No i tak go zapytałem, Wojtku, a ile ty zrzutów znalazłeś tak w swojej pracy, że tak wiesz, jesteś w pracy i, i znajdujesz zrzuty? On tak się zadumał, myśli, wiesz co, tak żeby w pracy znaleźć to chyba trzy. Więc, 40 lat pracy. Proszę państwa, 40 no. ponad lat pracy i trzy zrzuty znajdzie. No chociaż też mam kolegę, który e, po prostu uwielbia zbierać zrzuty. To dla niego jest taki hobby jak, nie wiem, jak zbieranie grzybów, który się uważa oczywiście za nasz sport narodowy. E, no to on ma jedno pomieszczenie pełne zrzutów. O każdym zrzucie coś potrafi opowiedzieć, bo właśnie to jest też super, e, można się pobawić w detektywa. Mhm. Każdy zrzut ma swoją historię. Można zobaczyć w jakim w jakim wieku? Mimo wszystko da się rozpoznać, w jakim wieku Jeleń był. Bo jak, bo, jak, bo jak spojrzymy sobie na sam dół poroża, tam gdzie ona zaczyna wyrastać z głowy, czyli tam ta pierwsza, pierwsza część, którą nazywamy różą, i ten dół, który nazywamy pieczęcią, czyli tam, gdzie do, do głowy jest to przymocowane, to im bardziej wypukła ta część, to można stwierdzić, że Jeleń był młodszy. Im jeleń starszy, to faktycznie ta część się robi taka bardziej płaska, no i tutaj. Ale możemy najpewniej skorować. określić wiek można na podstawie uzębienia i, i peselu. starcia i PSL-u tak. O ile mają <laughs> dokumenty ze sobą, zwierzęta. Słuchaj, opowiedziałeś o, o tych zrzutach i mi się przypomniała taka historia. Moje pierwsze znalezione poroże, była komiczna wręcz historia. Byłam na stażu na leśnictwie. I Wysłali mnie wtedy w teren. Z moim leśniczym ówczesnym chodziłam po lesie. On wyznaczał trzebież, czyli to jest takie działanie polegające na wyznaczeniu drzew, które z, z powodów. No możesz mi tu pomóc. To znaczy, no, pat, patrzymy pod kątem też tego, żeby ten drzewostan, który mamy, był taki później bardziej ciekawy, jeśli chodzi też o możliwości wykorzystania go na drewno. Tak, tak. Zdecydowanie chodzi tutaj o, o wybór takich najsilniejszych, najbardziej rokujących drzew i te pozostałe, te, które się rozpierają, rozpychają w, w, tym, w tym lesie, je się wyznacza do, do usunięcia. I spacerujemy sobie między tymi drzewami Puszcza. Drzewo koło drzewa, drzewa nie, młode dosyć, więc rosnące dosyć blisko siebie. Leśniczy miał łeb zadarty, głowę zadartą w górę, bo patrzył na koronę, oceniał stan tych drzew. A ty jako starzystka A ja, podmogi, ja jako tak? starzystka gdzieś za nim pięć kroków, a to jeszcze bardzo wysoki leśniczy, który jego jeden krok to były moje trzy. Przy tobie każdy jest wysoki. Y Buzi. <noise> I idziemy tak, idę tak za tym, za tym leśniczym, patrzę pod nogi, żeby się nie wywrócić, bo wstyd wywrócić się w lesie, nie? I w pewnym momencie się potknęłam. On, on ominął e... tą przeszkodę. Taką przeszkodę, mhm. która, której, której w ogóle nie było widać, bo tam było bardzo dużo gałęzi, e... korzeni. On to ominął i idzie oczywiście dalej, a ja się potknęłam Patrzę na to, a to olbrzymie poroże wielkości naszego zrzutu, zrzutu ze stołu. Osoby, które nas słyszą, to tego nie widzą, ale dosyć dosyć duży, duży zrzut. Ale byłam wtedy szczęśliwa. A jaki on był nieszczęśliwy. Że jak on im, to ominął. Że on to ominął. Po prostu szedł, patrzył w górę, a ja patrzyłam pod nogi. A mimo to i tak się y, prawie pod, y, przewróciłam, potknęłam się o to oporoże. Przywiozłam do nadleśnictwa i wszystkim się chwaliłam. Masz go do tej pory? Do tej pory go mam. Gdzieś tam na takim U... zasłużonym miejscu? Y, tak. Miał, miał zostać wieszasz wieszakiem. Na nim, wieszasz na nim kurtkę? Y, nie, 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 nie. Nigdy do tego nie doszło. Miał zostać y, wieszakiem ale ostatecznie leży gdzieś sobie. I czasami go używałam, jak pracowałam na leśnictwie. Później używałam go do celów edukacyjnych, woziłam pokazać, bo to rzeczywiście robi wrażenie, zwłaszcza jak małe e, piąstki, dłonie pięcioletniego dziecka próbują to udźwignąć. To, to robi wtedy ogromne wrażenie. A jeszcze, kiedy się powie, że jeleń ma takie dwie na głowie, tyki, i musi to cały czas nosić, dzień i noc, to robi wrażenie. Dziesiaka. Czego się nie robi dla kobiet, no? No, nosząc takie poroże. Tak, no, to robi jest, to, dla e, to dla nich. Co jest ciekawe, właśnie to to, że takie poroże wyrasta co roku. E, co roku wyrasta, tak. to jest dość skomplikowany proces. Może nie będziemy wszystkiego tutaj przytaczać, bo można zaglądać do encyklopedii i to będzie. E, natomiast bardzo fajne jest to, że to poroże wyrasta od początku. Czyli najpierw się pojawia taki malutki kawałek, i on się rozrasta, rozrasta. To, co powiedziałem wcześniej, że można poznać całą historię tego zwierzęcia podczas rośnięcia poroża, bo gdyby przypadkowo miał jakiś nie wiem, wypadek, można poznać potem, że nie wiem, na przykład zwichnął kończynę, bo zaczyna krzywo chodzić i poroże się wtedy inaczej wykształca. I to poroże rośnie bardzo, bardzo szybko. Półtora to jest... centymetra? Potrafi nawet czasami półtora centymetra na dzień. Na, na dzień. dzień. Na wow. dzień, proszę pani. Tak, Jak że... ja by, jakby mi tak paznokcie rosły, to bym chyba nie nadążała z malowaniem. No tylko że wiesz, taki jeden to poroże musi wykształcić w ciągu 100 dni, czy 4 mm -hmm. miesięcy, więc półtorej no, centymetra na dzień to jest naprawdę spory. To jest najszybciej chyba w tak naszej przyrodzie polskiej rosnąca tkanka. I co najważniejsze, to poroże jest okryte taką cieniutką skórką. Ta cieniutka skórka nazywa się cypułem. Obrasta to tak ładnie całe poroże, dostarcza no, substancji. Tak, bardzo, bardzo ładnie wygląda. Nie e, tak groźnie. Obrasta, właśnie. no trochę taki jelen wygląda śmiesznie. tak, tak, tak tam ktoś tak. do mnie przyjrzy, i bo ja w lesie widziałam pluszowego jelenia. Bo to wygląda jak plusz, rzeczywiście. Mm. No, a dlaczego pluszowy? No bo tam taki pluszowy coś na głowie. Ja mówię, ta pewnie poszedł do jakiegoś sklepu i sobie kupił. No i w momencie, kiedy to już poroże, organizm uznaje, że jest gotowe, ten stypuł, ta skóra zaczyna go trochę swędzić, bo zaczyna wysychać. On zaczyna dość mocno starać się to ściągnąć, czyli uderza też znowu wszystkie krzaki. I tu anegdota, do której chciałem wrócić, o której wspomniałem na początku. Kiedyś odbieram telefon w nadleśnictwie, a tam taki przerażony głos. Proszę pana, już spotkałem wściekłego jelenia. Chyba zrobił komuś krzywdę. Ja mówię, ale dlaczego? No bo tak, cała głowa, zakrwawione jakieś szczępki wisiały na tym porożu i on biegał tak i uderzał o wszystkie drzewa. No, powiem tak, no, czy kiedyś cię, nie wiem, pogryzło sporo komarów? Oj, Spędziało? Ojej. No właśnie. Byłaś wtedy w dobrym humorze? Nie. No, cały czas się człowiek drapie, tak. drapie. No tak samo ma biedny jeleń, gdzie to poroże e, Ale zobacz, jaka obywatelska postawa. Zobaczył, że coś się dzieje. Nie, nie rozumiał procesu, nie rozumiał, co się dzieje, więc zaalarmował. To też jest godne pochwały w zasadzie, Nie, oczywiście, nie? że tak. Tylko właśnie też pokazuje, że e, no, różne procesy gdzieś się dzieją w przyrodzie i uczyć się trzeba których, cały czas. O których, o których nie, nie, o których nie część wiedzą. Część osób nie wie. Tak. Warto się dowiedzieć. Oczywiście. E, I tak, ten sypuł sobie odpada, tak? wysycha i zostaje wytarty. I w hmm. tym Procesie Jeleniowi udaje się pewnie jakoś to się dzieje przypadkiem, wypolerować to poroszę i przygotować je do, na, na, na ten wielki show, który przyjdzie we wrześniu, kiedy przyjdzie Rykowiską, wtedy jest gotowy. Obejrzeliśmy róg, ty zadołeś, tak, tak. się to mówi, zadołeś w róg? No można Ty zagrałeś na rogu. To, nie, to jednak nie, prze, nie przeceniałbym moich możliwości, <laughs> bo to jednak było zwykłe sygnałowe dęcie. E, no bo. Hmm. Rzeczywiście dawniej ludzie wykorzystywali też to, co znajdywali w przyrodzie na różne sposoby. I właśnie rogi, które tutaj akurat ten bawoli, to ważne, no, taki róg nie jest zrzucany co roku, bo on ze zwierzęciem zazwyczaj całe, całe życie. życie i dopiero gdzie w jakiś sposób to życie się zakończy, to wtedy można uzyskać taki róg no Przykładowo ten róg żubra, który tutaj Właśnie. masz, to pochodzi od, od jednej z naszych krówek, bo w Niepołomicach mamy ośrodek hodowli żubrów. No, niestety wie, każdy, wie, każdy z nas. To jest samica, samica żubra, żubra, tak. I każdy z nas no, kiedyś dokończy y, kresu swojego życia, dojdzie. Tak samo było z tą panią żubrzycą, no i stąd mamy ten róg, który mogę tutaj pokazywać. E, w przeciwieństwie na przykład do porożak, z którego możemy wysnuć taką świeżą historię, na przykład jelenia. Bo możemy właśnie zobaczyć, w jakiej był kondycji, czyli im zdrowszy jeleń, tym poroże większe. Możemy też w ogóle poznać, w jakim lesie mieszkał. Bo ogólnie, jak z typu odpada, porożeć w sumie jak każda kość taka kremowa, biała, jasna. Wszystko zależy od tego, o jakie krzewy. Czy jaki materiał tam się zaczyna wycierać to poroże, no bo to dopiero te soki roślinne zabarwiają tą kość. O, czyli czekam. jak więcej roślin, na przykład nie wiem, jakieś czerem, czy coś, to zabaw, zabarwia na, na ciemno, czy różnorodne lasy, tym to poroże jest ciemniejsze. No, jak mamy bór robotkowy, czyli takie bardzo ubogie siedlisko, gdzie głównie sosna i żadnego runa, żadnego podszytu, no to to poroże jest jaśniejsze, mm. więc łatwo to też poznać. Ale to jest historia jednego roku. U zwierząt, które noszą rogi, czyli zbudowane z, jako wytwór skóry. Na rogu mamy historię praktycznie całego życia. Jak weźmiesz, na przykład, róg, tej żubrzycy, to można zobaczyć, co tam się. W ogóle imponująca wielkość, nie? Tak. To jest A, jeden. I, i co róg... jeszcze ważne, rogi są u obu płci. Czyli jak mamy żubra, to żubr, byk, Jasne. czyli samiec ma rogi. I samica też tak, ma rogi. To są, to są troszkę... w, przypadku, w przypadku zwierząt noszących poroże, to jest to raczej taki determinant płci. Można tak to znaczy, nazwać. No, Określa tak. płeć z wyjątkiem Reniferów. Reniferów. Ale tu cię zaskoczy właśnie. Bo e, też do tej pory myślałem, że jak jest poroże, no to 100% jest to jeleń byk. Tak. W tym roku, wróć, w zeszłym roku, bo to w 2019, e, koledzy spotkali w Puszczynie Połomickiej samicę jelenia z takim szczątkowym porożem. Okazało się, Nie że jest to, jest to jednak choroba, choroba genetyczna, która gdzieś tam zamieszała tymi hormonami mhm. i nagle zaczęło się e, wytwarzać Proszę. poroże. I druga sprawa, to Naprawdę, pierwszy raz z tym zetknąłem, wielka ciekawostka. Dla mnie tam badania jeszcze trwają, dokładnie jakieś szczegóły może kiedyś powiemy. I tak samo w tym roku, bo zostawmy na chwilę Jelenie, poroże również na przykład mają sarny, o, gdzie samica tak. sarny jest nazywana kozą, samiec kozłem, bądź rogaczem, właśnie. Też samce mają. Zdecydowanie mniejsze, no, nie imponuje aż tak bardzo jak poroże, i, i poroże jelenia Ale też właśnie w tym roku trafiła do mnie na wystawę w Izbie Leśny, Leśnictwa, samica sarny, która miała też takie szczątkowe poroże na głowie. Więc owszem tak, zdarza się bardzo rzadko, że to samice też mają jakieś tam powiedzmy, wytwory. Przypominające poroże, ale jest to domena na samców. Natomiast jeśli chodzi o rogi, to na przykład u muflonów, które gdzieś tam kiedyś zostały wprowadzone w naszym kraju, nie są do końca naszym naturalnym gatunkiem, jak y, y, chociażby o owiec hodowanych w domach, no to można spotkać i u samców, o krowa, na przykład hodowlana mleczna, też może mieć rogi. I wracając do tej historii, właśnie, no to możemy poznać co się działo, można nawet próbować ocenić wiek po rogach, bo wszystkie ślady gdzieś tam jakieś uszkodzenia, one zostają. No i jest bardzo nieprzyjemne, zresztą, podobnie jak i my byśmy stracili paznokieć, stracenie takiego rogu przez np. żubra, bo to się wiąże z bólem, później się potrafi wytworzyć nowy. Ale to już nie jest tak imponujące. Mamy mhm. jednego takiego żubra, który gdzieś tam zbyt mocno zaczął wojować z drzewem, które rosło w zagrodzie i też tam sobie strącił ten róg. No to ten, co mu teraz się pojawia, to jest taki już mhm. aż tak nie imponuje. Już taka powtórka, taki sequel. Tak niekoniecznie dobrze wygląda. Ale mówisz, że wszystko widać, czyli nic się nie da ukryć. Tego nie pomalujesz. Żubr w lesie tego nie pomaluje. Nałoży i nie nałoży. I jeszcze, jak już mówimy o porożach, i Ale wspomnieliśmy, to nie jest ostre w ogóle. A to już jest taki wiesz, jeżdżący ze mną od wystawy do wystawy. A to ty wypolerowałeś. Raczej ob obserwujący. <grych> róg obfitości, nie? To, mm. to też można powiedzieć, ile tych e, słownych gierek związanych z rogami i porożem mm. w, w języku polskim. Róg obfitości, e, no właśnie ten wspomniany wojski grający na rogu. E, rzeczywiście gdzieś tam w internecie można poszukać, że są ludzie, na którzy fantastycznie jest. grają, nawet na takich prostych instrumentach, jak tu mamy. No, i są w, całe, w, całe przecież studium. zespoły, które grają na, na rokach, właśnie? No bo róg, ta warstwa zewnętrzna, a w środku mamy pustkę. W tak. przeciwieństwie do, do poroży. To jest e... podobnie jak z muszlą, prawda? Że można przejść. A wiesz, ją że nie słuchałem ucha. morza? Nie słuchałeś nigdy Dźwięku. Nie no, ja z południa Polski jestem. No ale na wakacje nie Pierwsze, wiesz, jakie morze, na jakie pojechałem, to było morskie oko. Aj, to Fff, to że... będę musiała ci kiedyś dać posłuchać szumu, szumu morza. Znaczy, ciężko znaleźć mi muszelkę zaklętego. w lesie. No zrzut jak najbardziej, a muszelkę to... No tak, tobie zdecydowanie łatwiej znaleźć zrzut, chociaż ludzie chodzą po, po lasach i szukają. E, ciekawa jestem, jak, jak będzie to wyglądało w tym roku, czy rzeczywiście... Z, znajdzie się, czy ja znajdę na przykład e, zrzuty. Jak będziesz w Warszawie cały czas, to nie, muszę ci nie, powiedzieć, czy ja planuję, planuję wyjazd, tak, <laughs> na Podlasie i może uda mi się coś znaleźć. E, raz widziałam właśnie parę e, zrzutów sarny i, i to było niesamowite. Do tej pory mam ten, mam ten zrzut w domu. A jak się nazywają zrzuty sarny, proszę pani? Parostki. Dobrze zaliczony egzamin. Uf. E, Para. I właśnie jak się bardzo dokładnie tam po tych różach e, mhm. popatrzy i się dopasuje, jak puzzle, to rzeczywiście wyglądają bardzo fajnie, bo tak są zbliżone i wyrastają e, obok siebie. Kiedyś mój kolega, właśnie ten zapalony zbieracz e, zrzutów, w którymś tam roku znalazł zrzut jelenia. Bo je najłatwiej znaleźć na przykład przy, przy drogach, gdzie zwierzęta przeskakują, przy jakichś rowach na granicy pól i łąk e, i lasu. No i znalazł w jednym roku zrzut, świeżutki, czyli wiadomo było, że z danego roku pochodzi, ładnie wyglądający. I za dwa lata w tym miejscu, tam dosłownie oddalony o kilkadziesiąt metrów, znalazł drugi. I gdy z po porównaniu, pary. tak, okazało się, Nie że są, to jest z tej pary, przy czym ten drugi już prze, leżąc te dwa lata, no był nadgryziony przez na przykład gryzonie. Wiesz po co to robią? No, widzisz, takie poroże za, no jest coś? fantastycznym źródłem mikroelementów. O, Wapń i fosfor. Super. To może dlatego mówiłeś wcześniej, że w momencie, kiedy y, jeleń, byk y, coś sobie zrobi, będzie miał zwichniętą kończynę i to poroże się inaczej wykształca, może to jest przez to właśnie, że organizm wysyła te mikroelementy tam, żeby, żeby ratować y, tą Kończynę złamaną. Bardziej spotkałem się z opinią, że to wynika też z utrzymania balansu ciała. Mhm. Czyli stąpając nierówno, no gdyby wykształcił dwie tak samo, a gdy on się porusza nierówno, to przecież o, by jeszcze bardziej jasne. Temu, temu jeleniu głowa w lewo na przykład uciekała. Tak? Jasne, jasne. To no jest logiczne. W ten sposób to bym bardziej rozwiązywał. Hmm. A ja myślałam, że to jest oszczędność. <noise> ale to właśnie też można powiedzieć, jaki to jest wysiłek dla organizmu. Wyobraź sobie, że nie wiem, kończy nam się sezon narciarski powoli i jakiś narciarz ma kontuzję, czego nie życzymy żadnemu narciarzowi, ale, ale też no, ile to wracamy do zdrowia, ile te nasze kości się zrastają. Ujelenia to poroże, tak jak mówię, 100 dni, bach, nowe poroże. Potem na następny rok 100 dni, bah, nowe poroże, ile to, to, to natura potrafi się, rozrzutności to trochę to jest w tym taka fanaberia, Tak, nie? Ale to właśnie no, często w e, okresie godowym natura wytwarza różnego rodzaju fanaberie. To, to jest piękne, bo pokazuje, że, e, że te gody e, i te uczucia zwierząt z tym związane to jest ważny cykl, ważne zdarzenie w ciągu, w ciągu roku. No, a my, jako zbieracze zrzutów, na przykład, oczywiście etycznie zbieracze, o Jak czym podkreślamy, tak. jeszcze raz możemy potem czerpać, bo nie wiem, czy wiesz, ale z takiego poroża można zrobić wiele ciekawych rzeczy. Wiem, wiem. Przeglądałam różne rzeczy z poroża yy, i. Co widziałaś najdziwniejszego zrobionego z poroża? Oj, to, to ci nie powiem. Widziałam różne figurki, różne elementy biżuterii. Ale ja powiem ci oglądałeś taki, taki serial, który się tam działo kiedyś tam, gdzie było takie krzesło żelazne. Hmm? Było to było takie. Że... Ze smokami? Tak, Były tak, tam był smoki. tak. No i widziałam. teraz tak, ja kiedyś siedziałem na przykład na... W hotelu zrobionym z poroża. O nie, na pewno nie jest wygodne. No wiesz co, jak było wypolerowane, to było całkiem wygodne. Ale na wrażenie, jak tak wchodzisz do kogoś, taki kolega mówi, no weź sobie usiądź. Nie? I tak, takie. No ja wiem, że bo zakończenie poroża nazywa się grotem, więc wiem, jakie te groty potrafią być ostre. I tak mówię, nie no wiesz, myślałem, że mnie lubisz, nie? ale rzeczywiście tak. potem się usiadło. No, oczywiście wszystko kwestia gustu, bo może. I ja... czułeś się jakbyś siedział na tym żelaznym, słynnym tronie. Mm, tak, tak. No, e... Takim teraz. Zrzutowy tron. Każdy, każdy ma taki tron. No, ale to właśnie to jest takie najbardziej abstrakcyjne zastosowanie, jakie widziałem, ale sam na przykład bardzo lubię noże. Bo wychodzę z założenia, że najlepszy ten nóż, który ma się zawsze ze sobą, a jednak jak się z leśnikiem, to chociażby czasami, żeby tą bułkę posmarować, to też trzeba mieć nóż. No, noża zazwyczaj brakuje wtedy, jakiego nie ma. No i lubię noże właśnie z rękościami wykonanymi z poroża. Jest, jest wielu specjalistów, którzy wykonują takie rzeczy i to naprawdę no, pięknie wygląda. Dwa, no, to też są zaszłości historyczne w kulturze, czy to polskiej, czy ogólnie światowej. W wielu kulturach można spotkać właśnie wykorzystywanie tego materiału kościanego sporoży do różnego rodzaju upraw. Można robić biżuterię, też bardzo ładnie wygląda. Jak e... widziałam, widziałam dużo rzeczy takich, jak o, o które pytałaś, wieszaki. Rzeczy praktyczne, codziennego użytku, ale które również wprowadzają jakiś taki element dekoracyjny do przedpokoju, na przykład. Chociaż e, przygotowanie tego, jak kiedyś byłem właśnie u kolegi, który ma zakład, który się tym zajmuje, przypominało trochę wizytę w e, gabinecie dentystycznym. Aha. bo, no, bo tak... w czasie obróbki podobny Jasne, zapach no, tak, się roztaczał. Tak, zapach na pewno. No nie wiem, to jest kwestia gustu, czy ktoś to, komuś się to podoba, bądź nie. E, fajne jest to, że jest to w 100% naturalna. Rzecz, która pojawia się w tym lesie bez szkody dla, dla, dla żadnych tutaj zainteresowanych i znalezienie takiego, takiego zrzutu rzeczywiście jest takim znalezieniem skarbu w lesie. E, trzeba wspomnieć jeszcze, że teraz szukamy poroży, czyli zrzutów e, jelenia, ale na przykład usarny to nie będzie e, koniec zimy, początek wiosny, tylko tutaj będziemy bardziej ich szukali jesienią. Bo mamy troszkę inny cykl tych tak. zalotów u Sarny. Tak, i zdecydowanie szybciej. Ja na przykład mam łatwość w znalezieniu takich zrzutów e, saren, które nazywamy parostkami. Są malutkie. są malutkie. to jest taki mini mini jelonek. No? E, bo oczywiście, jak doskonale wiemy, sarna nie jest żoną jelenia, to są dwa osobne gatunki. E, ale sarny częściej zbliżają się gdzieś tam do ludzkich siedzib. Ja mieszkam na skraju lasu, mam do lasu tak 150 metrów. I na łące, którą mam pod domem, często przychodzą popaść się sarny, są też tam właśnie koziołki, czyli, czyli samce sarny. Stąd często te parostki znajduję od po prostu na łące. Mhm. Dlatego są łatwiejsze, bo jeleń, no, mimo że wcześniej gdzieś tam setki lat temu był też takim gatunkiem wędrującym po polach, no jednak presja człowieka spowodowała, że czy po otwartych przestrzeniach, bo wtedy oczywiście nie było takiej ilości pól. Presja człowieka stworzyła miejsce życia obecnego jelenia bardziej w lesie, no to sarna wychodzi, wychodzi bliżej. Parostki są miłym znaleziskiem, ale jednak rzeczywiście w tym wypadku rozmiar ma znaczenie. Jak spotkamy takie duże poroże, to radość, to jak Pewnie małe radość, dziecko, oczywiście. jak małe dziecko się czek, cieszy. Jeszcze jako ciekawostkę, powiem zwróć uwagę na te wszystkie rowki, które tutaj są, bo powierzchnia poroża nie jest gładziutka. To nie jest tak jak ten nasz stół zrobiony z drewna, tylko zawiera sporo takich zagłębień. Dla wszystkich, którzy kiedykolwiek mieli do czynienia z porożem, widzieli je czy dotykali, to jest to wyjaśnienie. Te wszystkie wyżłobienia to są właśnie ślady po naczyniach krwionośnych, które gdzieś tutaj przybiegały i dostarczały zasobów tych wszystkich, witalnych do budowy tego poroża. Więc to też można sobie zobaczyć, jak ta tkanka jest mocno ukrwiona, i tu rzeczywiście jeleń też się potrafi irytować. W zeszłym roku mieliśmy dość dużo komarów w puszcze I co niektórzy co widzieli jeszcze jelenie w tym stykule, mówili, że cały ten stypuł był oblepiony komarami, no, bo miały mm. darmową wyżerę. Pewnie. Tam stała dostawa, wszystko pływało po mm. tej, tej tkanki, i naczyń krwionośnych jest sporo. No i tu można powiedzieć, że jednak wtedy jeleń czuje, że mucha siada. <głos> <głos> że każdą muchę jest w stanie wyczuć, bo no, ja wiem, no, nasze opuszki palców są dość wrażliwe, a to jeszcze jest bardziej wrażliwe niż nasze opuszki palców. Niesamowite, wydaje się takim tworem zupełnie, zupełnie pozbawionym czucia. Ktoś kiedyś mnie zapytał, że jak, dlaczego, dlaczego na przykład samice nie mają tych e, poroży? No za wyjątkiem oczywiście reniferów. Ja myślę, że wynika to właśnie też z tych przystosowań, że w naszym w naszej szerokości geograficznej trochę mniej tych drapieżników było takich, może nie był, nie był główny cel właśnie obronny, bo gdy mamy cel obronny, no to wtedy zarówno jedna i druga płeć by miała to poroże, no bo się przydaje. Jak, mhm. jak widać, jest dość mocno zakończone, no i się można nieźle obronić. Gdzieś tam w internecie można nawet znaleźć filmy, jak tam udaje się na przykład jeleniowi, bykowi obronić przed wilkami tym porożem, no bo żaden wilk nie ma ochoty być nadziany. No a jednak okazuje się, że no, samice tego u nas nie mają. No i głównie pełni właśnie przez to funkcję taką reprezentacyjną. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Teraz dziękuję bardzo za wysłuchanie. Chciałabym poprosić słuchaczy, żeby napisali, czy szukają zrzutów w lesie, czy w ogóle zdarzyło im się znaleźć zrzut w lesie. Czy... Oczywiście robią to etycznie. Oczywiście, to, to nie wątpię, tak? Że, że tak robią. A jeżeli znaleźli to, co z tym porożem, z tym zrzutem zrobili, jeżeli jesteście zainteresowani tematem zrzutów, to polecam filmik z serii Oblicza Lasów pod tytułem Jak szukać zrzutów w lesie i y, tam Zdobek, Zdobek, opowiada, Zdobek o tym opowiada perfekcyjnie ze swoim perfekcyjnie. jeszcze kaszubskim akcentem. To. Tak, także to jest fantastyczne, fantastyczne uzupełnienie, albo nasz podcast jest uzupełnieniem właściwie jego, jego wspaniałego występu, także zachęcamy do słuchania, oglądania Obliczy Lasów. Zapraszamy też na Facebooka Lasy Państwowe i co, no, spotkanie w następnym odcinku o różnej tematyce związanej z lasem. Ja Dziękuję bardzo, że mogłem dzisiaj tutaj być. Dziękuję ci. Uśmiecham Michał. się do Paulinki teraz, Cały do państwa czas. też się uśmiecham. <grych> Cały <grych> Także czas się uśmiecham. Do, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki, Michał. Cześć.